Peace. Siemaneczko, mam wszystkim ludzie z tej strony, wasz ulubiony YouTuber. Dobra, żeby za dużo skromności chyba u mnie jest. Witam was w nowym odcinku i zobaczcie, na jakiej mapie jesteśmy. Miałem dużo map do wybrania, w sensie dużo zaznaczonych map podczas wyszukiwania meczu i znalazło nam CP Well. Chyba to jest CP. To chyba nie jest Capture the Flag, nie? To jest chyba CP. No, to jest 5CP i mamy... Well, bardzo dawno na tej mapie nie grałem, powiem wam, że chyba ostatnio, aby was nie skłamać, z pół roku temu nawet, jak nie dawniej. I cóż, kurde, mamy medyka? Nie mamy. Chciałbym taki myk zrobić. Omega, zabiję go. O nie, chyba umrę. Chyba umrę. A było blisko, żeby zabić kogoś jeszcze, ale jest taki trik, można sobie przeskoczyć po prostu przez te wagony i można wtedy się z nimi nadupcać jeszcze zanim się warm-up zakończy. Tylko niestety największym minusem może być to, że sobie trochę dużo HP tym zadamy i może być smutno i przykro i możemy umrzeć. My naprawdę już przejęliśmy pierwszy punkt. I przy okazji, póki jeszcze nie jesteśmy na polu walki, to przypominam was o różnych ciekawych linkach, które możecie znaleźć na dole w opisie. Między innymi do mojego streama, do jackpota TF-owego, do praktycznie wszystkiego. O kurde, ten heavy. Dobra, zabiliśmy go, a gdzie jest to pyro, które było tak obite przeze mnie? No nie, fraga mi zabraliście. Kurde, ja sobie tutaj scouta wziąłem, żeby sobie tak dużo było, można było pobiegać, postrzelać, a my tu już wygrywamy. Co to za jakiś normalnie team, który białą flagę wywiesił od razu. No nie da się nikogo zabić. No, moje fragi jakieś końcowe. Wód. Co ten typek gadał, bo ja nie mam pojęcia. Dobra, przeciwny team widać, że próbuje zachować powtarzalność poprzez zbiorowe 0 punktów kilku naszych graczy. Także próbuje się znaleźć w tym gronie. Widzę, że pewnie solidaryzują się z przeciwnikami. Wy serio na trzecim skoku tylko wskakujecie, na podwójnym tutaj można wskoczyć. Słabe usze. Oj, patrzcie, co poskaczę tu i tam, kurde. Dobra, wrota do nieba, otwierać się, w trybie natychmiastowym. Ale krycior przed na samym początku. Jakby mi tego fraga zabrali, to bym się zdenerwował. Aha, my już jesteśmy tutaj, tak? Co ten sold nie umiera? Sorry, skaucie, ale ja muszę dorwać tego solda, nie wiem czemu ja go za 9 trafiłem w pewnym momencie. O, a tam działko, dobra. Dobra, dobra. Ja się tym zajmę. Tym działkiem. Dobra, Engu, dawaj. Walcz ze mną. I spadnij na dół. To działko zaraz padnie mu. Co za Engu biedny. Zawsze chciał obronić działko, zabić mnie i zaczął się cofać i spadł. Oj, 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 a tutaj słyszę kolejne. Czy to nie był ten Engu? Chyba nie. Jezus Maria. Ten typ strzela w ziemię. Mnie zaraz zabije. Nie mogę w niego trafić. Dobrze, że on miał... Że był słaby i mnie nie trafił. Kurde. Ile ten heavy miał życia? 17, nie no. Ja coś w formie nie jestem. I ewidentnie to wszystko co strzelam to jest takie nie do końca kontrolowane przeze mnie. Kongrats. Panie heavy, zabił nas. Zabił biednego scouta, no.
Heavy powinien cisnąć scoutów, a nie cieszyć się, że ich zabije. No takie moje zdanie. Chociażby na Highlanderach każdy medyk był broniony przez Heavy'ego. Bieg jakiś scout i kurde to od razu. Pum pum pum, Heavy rozpętuje maszynę. Ten scout jaki rek. Dobra, dobrze, że miałem dwa kryty z rzędu. To ten Engu szybciej umarł. Tu będzie jakieś działko znowu. Oj, oj, oj. No to mnie jedno działko przywierciło i ten Heavy znowu, no. O, dobra, Spy zasapował. Tylko szkoda, że tego Heavy'ego nie zabił, bo słyszałem, że je kanapkę. I mógł się nasz Spy wykazać takim zmysłem do zabijania. Dobra, ja pewnie jak i wy większość już pewnie domyślacie. Oni postawili pewnie z 1000 działek i tam wejść będzie piekielnie trudno. 10 tysięcy działek pewnie na nas czeka. No, Heavy, no i uciekł. No kurde, chyba coś boli, on 14 HP. No właśnie, dobra. Słuchajcie, trzeba będzie wziąć Spy'a, bo oni tam za dobrze się czują. Zaraz nasz snajper się udusi. Bo tutaj nie ma wyjścia, znaczy wejścia, tam jest wyjście, a nie wejście. Jonas, nie, zaraz umrzysz. Jezu, o co ja wziąłem? Spy'a. No, dawać mnie do środka, kurde. Ja tu mam misję do pokonania i... Halo. Dobra. No, spokojnie tam biegniemy. Pom, pom, pom. Widzę, że nasi... O kurde. Heavy mnie nie ogarnął. Dobra. Idziemy po to działko tutaj. Oho, no tak coś czułem, że tu będzie pierdyliard działek potem. Ja mam pomysł. Ja mam pomysł, jak pozbyć się jednego Enga. I zaraz wam pokażę. Oczywiście, że tu... O, tu kolejne działko, no pewnie. Bo czemu by nie? No chodź tutaj, no! Ten Spy. Dobra, czy oni się respią? Oj, dużo się ich respi. To może być problem. To może nie być łatwe. Patrzcie, ile się teraz respi. Poczekajcie chwilę, mam pomysł. Ja mam pomysł, bardzo dobry pomysł. Wow, coś się sklaukowało. Kurde no. Ja tak coś czułem, że jak ja to zrobię, to nie wypali. Liczyłem na to, że zasapuję teleport i wejdę w niego. Bo będzie Engu chciał go odsapnąć. No ale oczywiście wtedy pierdyliard ludzi musiał być. No i to był jeden, między innymi ten Spy, którego zabiłem. O Boż. Tu kolejne działko się buduje. Dobra, walka Engów. Elo. Musiałem się odklaukować, Jezus Maria. Dawać mi te wasze dispensery. Pomocy. Co tu się odupca? No teleport, nie, dispenser rozwalił. Halo. Co ja zrobiłem? Nie. F2. No kurde, F2 klikam. Czemu nie mogę zagłosować? Ani F1, ani F2. Demo mi się włącza. Co za bullshiterino. Dawać dispenser, ludzie, co wy? Gdzie jest apteczka? Aha, po drugiej stronie, nie tutaj. Pomyliły mi się miejscówki na mapie. Zapomniałem, że te pociągi jeżdżą w obie strony. O Boże, ja widziałem ten pociąg po lewej, ale myślałem, no z prawej nie przyjedzie. No i co? Przyjechał czy nie przyjechał? Sami to odpowiedzcie. No co ja zrobiłem? Dobra, z każdą minutą, kiedy mamy problem dostać się do ich bazy, coraz więcej działek jest zbudowanych.
Więc nie będzie łatwo w tym momencie. No teleport postawiliście teraz jak... O kurde. O kurde. Kurde, ja ich widzę, ale nie trafiam. Dobra, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Poczekajmy chwilę, niech zegarek się naładuje. Albo dobra, jolo, co ja będę, kurde. Godzinę szedł. O kurde. Nie! Dobra. O kurde, jaka bariera. No nie, on wlazł we mnie. Kurde, oni nie da przejmują. To nasz spaj nasz. Jaką zagrodę zrobili, patrzcie. Dobra, trzeba zrobić to tak jak wcześniej, tylko teraz musi wyjść. Działko jest dobre na wszystko. Dobra, poczekajmy, o, biegną, kurna, już, strzelają. Nienormalni. Ten się zrespił. Dobra. O, o, o. No, jak mi przywalił. Chyba go pogrzało. O, mygy. Ale mi strzelił. Ile miałem HP, że on mnie zabił jednym strzelem. Dobra, przynajmniej teleporty mają zniszczone, to nie będą się teleportować, ale żaden Engu nie chciał naprawić tego teleportu. Nie wiem, co oni nagle bazę zlikwidowali tam na górze, czy co. Ale przecież oni tam mieli wpis udział, jak i tysiące teleportów. Co tam się oddupcyło, że... Nagle te teleporty po prostu padły. No Boże, szybciej mnie te teleportuj ta. Dobra. Kurde, gdzie ja lezę? Przecież tamtą stronę. O, może kogoś zabije ten pociąg? O, prawie zabił naszego spaja. Dobra, trzeba się tam będzie znowu jakoś dostać. 60 sekund. Dajemy. Kapujemy. Wbijamy. Likwidujemy. Tak jak teraz. To się opisz spaju. O, nie ma działka tutaj. O. O, no, o. System antyspajowy się kurna uaktualnił. Dobra, może tam ten spaj go zabije. Co ty oddupcasz, typie? A, on tam już wrócił do siebie. Ten Engu pewnie. Poczekajmy i popatrzmy, jak się sytuacja będzie. O, biegnie, kurde, tutaj. Nasz agresor. Poczekajmy, aż się zegarek naładuje. Pyro tam łazi, no mamy 16 HP. Dobra. On po las. Engu powinien być zajęty, bo kapują. O. O, apteczka, dobra. Nie widział mnie. O kurna, spadł. Się napajasowałem wystarczająco. Dobra, mają teleport znowu. Kurde. No, dlaczego? On miał stać na tym teleporcie, miał być telefrag. Co? No nie. Dlaczego? Dlaczego wy mi to robicie? Bo ten Engu stał na tym teleporcie i mnie zabił krytem, no po prostu. No całe moje szczęście, kwintesencja mojej gry w Teva. Typie, tam jest spaj przebrany. No właśnie. O kurde, ten broni tutaj dwójki, szkoda, że mamy środek zajęty. On nie ogarnia o tym, no ale trudno, zdarza się. Dobra, ktoś tu będzie, podejrzewam, w okolicy, może jakiś spaj za mną nawet. O! Kurde, słyszałem to pyro. Omeg, ja się palę, to nie jest najłatwiej się strzelać z nim. Błagam, żebym się przestał palić, no. Jak on nie ma... On nie ma głowy, patrzcie no.
O, lol, to byłby bugza. Co mnie blokuje? Ściana. Nie mogłem go trafić, no. No to jest dramat jakiś. Nie wiem, co tam jakim w ogóle załapało hitbox jego pleców, że mu rozwaliłem tą antyklingę. Jak on walczył ze mną twarzą w twarz. No Jonas, wyjdziesz z tej wody czy nie wyjdziesz? No i chyba nie wyjdziesz. No nie no. Słabo, powiem wam. Pobierz, snajper. Ciśnie. Ten scout co sobie myśli, to ja nawet nie mam pojęcia. 2 soldów umarło w tym samym momencie. Było takie podwójne darcie ryja przez nich. O kurde, nie nabrał się teraz. Elo. Chodź mnie pal tu pod wodą. Czy nie? Nie poszedł za mną. A szkoda, a szkoda. Dobra, ja bym potrzebował chapce, ale tutaj nie ma nigdzie medyka naszego. O, to jest jakiś spy chyba. Chyba się minąłem z jakimś spajem. No i kolejne działko. Myślałem, że ktoś za mną strzelał już. Dobra, robimy to samo. Dwie osoby się respią. O. Nie. Co ja zrobiłem? Ja myślałem, że mam saper w ręce. I nagle strzeliłem w ten teleport i się skapnąłem, nie? W porę. Co ja zrobiłem? Totalnie wyłączony mam mózg w tym momencie. Dobra, wiecie co, weźmy demo, co ja się będę zbawił z nimi. Mam nowe przedmioty, no zarąbiście. Totalnie mam wyłączony mózg, nie wiem co tu się dzieje w ogóle. W tym meczu. Tutaj jest jakiś spy, ale... Ale walić go. O, dobra, oni... Bronią. Aha, dobra. Zajęli tamtą pozycję, no i bardzo ładnie. O kurde, ile wy macie HP, nie? No typy, no umrzyjcie. O my god, nic nie mam przeładowanego. Dobra, poczekajcie, poczekajcie. Dobra, w końcu, ojojoj. Ojojoj. No. Byłem w przegranej pozycji. I tak w miarę ich dużo obiłem, ale oni ciągle dostawali tymi pipami. Ten met to normalnie im gierę robił tam. Bo ich ciągle leczył. No w przeciwieństwie do niektórych medyków, którzy mają w dupie. Ej, kapną to. No i elegancko, i wygrywamy to. To był spy. O fuck. O kurde, przeżyłem, już myślałem, że umrę. Boom. No i dobra ludzie. To by było na tyle. Tak wyglądał kolejny odcinek z Team Fortress 2. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia na Twitchu, na YouTubie, gdziekolwiek. Trzymajcie się i cześć.